Ten strzał Patrycji Szymańskiej z 66 minuty zapewnił ekipie KSZO 1929 punkt w ligowym meczu z FSA Kraków. Wiedziałem, że Kraków jest silną ekipą, wbrew temu co mówi tabela, ale tam naprawdę szkolą młodzież już na kadrę polskiej. Wiele mają reprezentantek w młodszych grupach, więc wiedziałem, że będzie mecz ciężki. Ale mimo wszystko chcieliśmy wygrać, tak? Gramy u siebie, więc zawsze będziemy chcieli 3 punkty, więc zadowolony być nie mogę. Pierwszą bramkę w spotkaniu zdobyła walcząca o utrzymanie w trzeciej lidze drużyna z Krakowa. W 35 minucie Aleksandra Kuśnierz zaskoczyła Wiktorię Naglarską uderzeniem z dystansu. Patrząc na przebieg tego meczu, no jest lekki niedosyt, tak? Można go było wygrać, aczkolwiek szanujemy ten punkt, ten remis też daje nam to, że jeszcze walczymy dalej w grze o utrzymanie, jesteśmy jak najbardziej. Czym chcieliście zaskoczyć drużynę przeciwną? No przede wszystkim odważną grą do przodu, tak? Wysokim pressingiem, graniem w piłkę przede wszystkim. No to się udawało, tak? Zabrakło trochę, jak to się mówi, kropki nad i w pewnych sytuacjach. Po przerwie zawodniczki z Krakowa nie mogły znaleźć sposobu na pokonanie bramkarki ostrowieckiego zespołu. W jednej z ostatnich akcji meczu Wiktoria Naglarska popisała się taką interwencją. Ta pierwsza bramka, to sądzę, nam miała 10-15 cm więcej, goli tak by padł, więc tutaj pretensji mieć nie mogę. Wszystkie piłki na polu karnym wszystko wyłapała, wszystko wyczyściła, więc absolutnie zły nie jestem o to. No tak, tak jest, tak w piłce bywa, że jak dostanie się pod poprzeczkę, ale niestety jesteśmy na przedpolu, zawsze pada gol. Przed ostatnią serią gier piłkarki KSZO 1929 z dorobkiem 31 punktów zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli. Do 4. Resowi 2 i 3. na przodu Sobolów tracą po jednym oczku. Podopieczne Szymona Kroczka zakończą sezon wyjazdowym meczem z Mosirem Lubartów.